Siemanko mordeczki, tutaj ja to Moden i babcia Zosia, witamy was. To jest program. To jest program Szama babci Zosi, bo dzisiaj to babcia będzie pichcić. I to nie byle co, bo będą pierogi z grzybami. Z samymi grzybkami. Mamy tutaj ugotowane grzyby i cebulę. Taką zezłoconą, mocno zezłoconą. I będziemy na razie robić farsz, będziemy mielić te grzyby z cebulą, a później oczywiście zrobimy ciasto i będziemy zawijać. Okej, babciu, powiedz, ile razy trzeba przemielić te grzyby i cebulkę? Raz. Tylko raz, okej. Okay. To są grzyby ugotowane. Bo pamiętajcie, to trzeba ugotowane grzyby dać. Bo babciu, co by się stało, jakby wziąć surowe grzyby? One by się nie ugotowały w tych rogach. Nie? Rozumiem, jasne. No, także mielimy. Okej, babcia, to wystarczy tylko raz, tak? Do pierogów. Okej. Okay. Nie dajemy żadnej kapusty, bo nie ma potrzeby. Pierogi z kapustą, bo będą na święta. A teraz same grzybki. A poza tym ja nie cierpię kapusty. Bułeczka? No właśnie, bułeczka. Sucha bułka, żeby zagęścić, tak? Trzeba, żeby trochę zgęstniały, bo się nie chcą. Jasne. Wypychać. Okej, okay. Dajemy trochę suchej bułki. A może być, babciu, zamiast tego bułka tarta? Może być. Okej. Okay. No, ale na razie tu nie będę sypać. Może jasne, jasne. Przypać. Oczywiście trzeba... Trzeba sprawdzić i jak jest sucha bułka. No problemu. Można po prostu dodać. Akcja. Dobra. Jeszcze, jak jest za rzadki farsz, dodajemy jeszcze bułki. A że akurat mamy trochę suchej bułki, to można ją po prostu zmielić. Tutaj mamy akurat, nam trochę w kadr wchodzi durszlak. To go trochę przesunę, bo tutaj są grzybki. A dokładniej, tu babciu, są same korzenie? Nie, jeszcze tam są. Są jakieś kapelusze. Dobra. Podgrzybki. No, ale tylko podgrzybki tutaj są, czy też są jakieś prawdziwki, czyli oczywiście borowiki? Już nie pamiętam, zobaczymy. Okej. Okay. Pożyjemy, zobaczymy. Póki co farsz robimy. Nawet nie czuję, jak rymuje. Dobra, mielimy dalej i pamiętajcie, grzyby są bardzo mokre, więc trzeba je czymś zagęścić. Bułka sucha jest najlepsza, może być też bułka tarta, ale babciu, to chyba dopiero później. Tak, są całe grzybki. Są całe grzybki, także, a właśnie, babciu, powiedz, jak długo gotowałaś te grzyby? 2 godziny. Okej, okay. Czyli naprawdę długo trzeba gotować, żeby straciły surowość. No i co? I po prostu teraz mielimy raz przez maszynkę do mięsa. No i co? I później jeszcze, babciu, jakiś przypraw dodamy, czy? Dużo pieprzu. Soli. Okej. Okay. A troszeczkę czubrycy. Czubrycy myślę, że będzie ok. Tylko pytanie, jakiej czubrycy? Czy czerwona, czy zielona? Chyba ja dawałam... Raz dawałam, raz nie. Czerwoną chyba. Czerwona, dobrze. To jaka jest ostra? Czerwona jest i łagodna, i ostra. Ale ja bym wolał jednak łagodną, bo grzyby mają taki łagodny smak. Tak naprawdę to teraz troszeczkę improwizujemy, ale myślę, że to będzie idealnie właśnie dodać czubrycę
jest raczej ogólnodostępna. A jakbyście nie znaleźli, to może babciu powiesz, jaka by była inna przyprawa dobra zamiast czubrice, bo nie wszędzie jest dostępna. Wystarcza pieprz i cebulka. Rozumiem. A takie przyprawienie? Nie, to nie. Mhm. Rozumiem. Nie dodawałam. Mhm. Jasne, jasne. Szczubryce są dobre, ale zrobiłam bez, bo zapomniałam dosypać i też były takie same. No, czyli widzicie, czy jest jakaś wielka różnica? Nie powiedziałbym. No to dobra. Smażyła cebula. Mhm. No właśnie, tutaj się olej, w którym się smażyła cebula. Ale to babciu olej, czy jakiś inny tłuszcz? To był olej. Na oleju, dobra, czyli tak. Wegetariańskie, wiadomo. I jak nic babciu? Nic niesolone. Nic niesolone. To ile babciu dajemy? Zależy ile jest, ktoś ma tego kaszu. Nie, no jasne, jasne. Po prostu na taką miskę to wystarczy jedna łyżeczka soli, czy... Spróbuję się. Okej. Okay. Dopiero. Dobrze. Do soli. Jasne, jasne. Także po prostu na wyczucie i pamiętajcie, to musi być trochę gęstsze. Na smak. Mhm, więc zaraz dodamy jeszcze bułkę tartą. I opcjonalnie czubrycę. Czerwoną. Łagodną. Okej, okay, babciu. To ile tej czubrycy? Mamy tutaj czerwoną. Wszystko nie wysypałam, może dosypę. Okej. Dobra, dajemy dużo pieprzu. Dużo pieprzu, możemy jeszcze czubrycy dodać, ale jeszcze będzie potrzeba na pewno bułkę tartą. Bułka tarta będzie tutaj nieodzowna, bo po prostu... Niewiele. Niewiele, ale trzeba trochę zagęścić. Myślisz, babciu, że do konsystencji pasztetu, czy bardziej jaka konsystencja by była? Nie, wiesz, że już nawet jak robię z kapustą i z grzybami, to tak. Też takie jest. Rozumiem, jasne. Nie jest jakieś... takie sztywne? Sztywne, nie. Rozumiem, no po prostu nie jestem przyzwyczajony za bardzo do takiej konsystencji farszu. Wiadomo, bardziej takie jak samo mięsko, tak, samo mięsko to co innego. Z kapustą i z mięsem, co? Okej, okay. Możemy jeszcze dodać trochę czerwonej czubrycy. Mam również łagodną, ale tamta łagodna jest taka bardziej... Czerwonej, zielonej, nie. Zielona nie. Zielona jest mocno czosnkowa, mnie akurat do grzybów nie pasuje mi za bardzo czosnek. Także. Teraz Tomek. Okej, okay. Jeszcze pikantną. Mamy tutaj czubrycę pikantną. Także możemy dać więcej. Ale grzyby nie muszą być pikantne. Nie muszą być, ale ja po prostu chciałem czerwoną czubrycę, a że ta się kończy albo nawet zliczała jest, to wolałem tej dać. Ta to jest świeża. Pokaż, babcia. Kręci. O kurde. No to naprawdę moc. Jest moc. Dobra. Dajemy bułki tartej. Ile? Łyżeczkę? Dwie. Okej, dwie łyżeczki. Tak, żeby nie było za dużo. I trzeba wszystko ładnie wymieszać. Tutaj jeszcze mamy łagodną, ale skoro jest pieprzu dużo, to postanowiłem, że fajnie będzie ostrą czubrycę dać. I dokładnie mieszamy. Okej, okay. No to próbuję. Malutko, tak żeby tylko na smak. Fajnie pachnie. Grzyby pachną. Bardzo fajnie. Bardzo ładnie. No. Nie? Czujesz? Tak. A tak po chwili wchodzi ta pikantność.
z tubylicy, tak. Bo to jest zdecydowanie kapsaicyna. Nie, no, raczej bym nie powiedział, że tak bardzo czuć ten pieprz, bardziej tą tubylicę czuć, bo zawsze wchodzi z opóźnieniem kapsaicyna i później ma takiego dobrego kopa. Także do zobaczenia później, jak już będziemy robić ciasto i zawijać ten farsz w to ciasto i robić pierogi.